Architektura światowa i jej moje rysunki. Baszta Giedymina, baszta zachodnia Zamku Górnego w Wilnie, który wzniesiono w stylu gotyckim na górze Giedymina w 1409 roku za panowania księcia Witolda. Murowany zamek z trzema basztami zastąpił drewnianą warownię, która istniała już w XIV wieku za panowania Giedymina. W roku 1419 zamek spłonął, lecz został odbudowany. Od czasów Aleksandra Jagiellończyka w Zamku Górnym mieściła się ludwisarnia, a w Lochach więzienie. Zygmunt II August odnowił zamek, w którym umieścił swoją bibliotekę. W latach od 1655 roku do 1661 roku zamek okupowali Rosjanie. Z biegiem czasu popadł w ruinę. Do naszych czasów zachowała się jedynie wieża, zwaną Basztą Giedymina. Pałac Narodów. Został zbudowany w latach 1929 i 1938, aby służyć siedzibie Ligi Narodów. Służył jako dom biura Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie od 1946 roku do 1988 roku. Budowa mostu nad Golden Gate rozpoczęła się w styczniu 1933 roku i trwała do 1937 roku. Otwarcie dla ruchu nastąpiło 27 maja. Most budowany był przez ponad 4 lata i kosztował ponad 27 milionów dolarów, w tym 2 miliony kosztował jego projekt, a fundusze pozyskano z emisji obligacji. Przeprawa nad Złotymi Wrotami stała się na prawie 30 lat najdłuższym mostem wiszącym na świecie. Do tej pory jest jednak uznawany za szczytowe osiągnięcie inżynierskie i niezmiennie od daty jego otwarcia pozostaje najbardziej znanym mostem świata. Historycznie Siena była etruskim osiedlem i małym miasteczkiem w okresie antycznym. Około V wieku w Sienie znajdowała się siedziba biskupstwa. Dogodne położenie miasta przy szlakach handlowych i miejscowy przemysł włókienniczy stały się podstawą przyszłego bogactwa mieszczan oraz arystokracji longobardzkiej i frankońskiej. W XII i XIII wieku Siena zaliczała się do najbogatszych miast Europy. Do dzisiejszego dnia istnieje w Sienie najstarszy europejski bank Monte Paschi di Siena. Bankierzy ze Sienny udzielali pożyczek prawie w całej ówczesnej Europie.